Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec i witam was w kolejnym odcinku z FSA 17, ze mną oczywiście Brączek. Cześć. I dzisiaj to taki inny nieco odcineczek, ponieważ nie jest to żadna seria, jest taki to jednorazowy odcinek, ponieważ chciałem przetestować sobie owijarkę od VN-a. Naprawdę bardzo fajna akcja, myślę, że takie sianokosy, no nie jakieś wielkie maszynki, ale takie średnie, potestujemy wreszcie jakieś modyfikacje, bo często gramy na oryginalnych. Też przy okazji przetestujemy sobie właśnie mapkę Ariksona, gdzie bardzo serdecznie zapraszam was na jego kanał, bo tam jest pełna seria właśnie z tej oto mapy. Link będziecie mieli w opisach do chłopaku, będziecie mieli do ładowarki do pobrania, bo naprawdę do owijarki, bo naprawdę zajebista polska owijareczka. Także co, no jak widzicie, takie piękne tutaj mamy zestawy John Deere'a z kosiareczką. No niestety żadnej fajniejszej kosiarki nie było, dlatego musieliśmy wziąć sobie oryginalną. Mamy tutaj właśnie też bardzo fajnego case'a 90, a przepraszam, 85 Spottingera z grabiareczką jedynką, że tak powiem, i do tego fajny bardzo John Deere, taki dość mały, 85 koni. No i tutaj chyba ta wisienka na torcie, nasza wspaniała, czyli owijareczka oczywiście też ma ten tak zwany, czekaj, jak to się nazywa? Stawiacz Dobel. Można sobie kupić dwie wersje, albo bez stawiacza, albo ze stawiaczem. Ja chciałem wam zaprezentować, jak to działa. Miejmy nadzieję, że wszystko wypali i się uda. Także co, bez zbędnego gadania, my sobie zasiadamy i bierzemy się za koszenie trawy. No jak widzicie, no niestety, ale nie ma z nami już Adaśka. Pojechał wczoraj. Na całe szczęście udało mu się dojechać, no bo niestety Adaś musiał wczoraj wyjechać nieco troszkę wcześniej, ponieważ jak wiecie, no był karambol właśnie na tej trasie, którą Adaś wracał sobie później do domku. No nieciekawie to wyglądało, na pewno wielu z was widziało zdjęcia, co tam się wydarzyło. Czekajcie, ja muszę sobie znaleźć, o, muszę przypisać sobie właśnie niektóre klawisze. A ja siedzę na taborecie. Brączek siedzi na taborecie, no. Tak, chciałem wam tylko wszystkim oznajmić. Ogólnie nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, będę chciał go wydać jak najszybciej. Ale fajna ta mapa, ty. Bardzo fajna ta mapa, strasznie mi się podoba, taki fajny klimat jest. No nie będę wam jej prezentował, bo mówię, prezentację macie prawdopodobnie u Arka. Pozdrawiam dla Arka. Także pozdrawiam bardzo serdecznie Arka i dziękuję mu za to, że podesłał tą mapę na prędkości wczoraj w nocy. I my sobie, czekajcie, już się rozkładamy. Ale to bardzo fajnie wygląda. Jest klimat w tej mapie, tak? Teksturki, no bardzo mi się podobają, wszystko ze sobą zgrane. Gospodarstwo też bardzo fajne, powiem wam, że z miłą chęcią zrobiłby tu serię. Lecz no mówię, na razie no mamy tą typową, o której wam wspominaliśmy. Także no typowa musi zostać, muszę ją zrobić. No i też z Adasiem mieliśmy rozpocząć na Bolusiowie akcję. Także no będzie się działo, ale no mówię, potrzeba czasu. No dzisiaj mamy piątek. W piątek wstaliśmy rano, ja od 7.30, o 8.00 wstaliśmy i zacząłem się już tu powoli bawić, szukać właśnie modyfikacji. A ja wstałem o 9.00. Brączek tu co chwilę przysyłał, bo mówię, Brączek wstałeś? Tak. Pogadał ze mną chwilę i poszedł nadal spać. Także no naprawdę, z Brączkiem zgraliśmy się dzisiaj konkretnie. Coś nie mogłem się dzisiaj obudzić, to nie wiem. No jakoś tak. Pierwszy się obudziłem sobie, bo budzik mój zadzwonił, ale coś nie mogłem wstać, nie wiem czemu, co się ze mną działo. Tak wiecie, no ostatnio wstajemy wcześniej, żeby ponagrywać wszystko. Idziemy też troszkę wcześniej spać i chcemy też wszystko dla was ponagrywać. No bo to ostatnie dni, nie wiem jak to się uda, bo dzisiaj chcemy jechać na jakąś imprezę. Chcemy też jeszcze nagrać jakiegoś vloga. Dla was myślę, że chociaż no, nie było tych vlogów dużo, ponieważ no jak nie wiecie, pogoda. No, gdyby była inna pogoda, gdyby był śnieg, tak jak patrzyliśmy, u niektórych jest full śniegu, tak u nas nie ma praktycznie w ogóle, jak widzieliście na vlogu Adasia, to mielibyśmy minimum do każdego po jednym vlogu. Ale z racji mówię tego, że no pogoda nie dopisała, to niestety, ale nic w stanie nie moglibyśmy z tym zrobić, bo i by był właśnie kulik u pana Krzysia, byłoby lepiej niebałowana. Myślę, że by i kapura popalił, albo na ręcznym gdzieś wjechał. Także no mówię, no działoby się o wiele, wiele więcej na pewno. A tak to no niestety nic nie można zrobić. I myślę, że zrobimy sobie, jak pamiętacie, rok temu jak Brączek był u mnie na ferie, byłeś chyba, nie? No. Robiliśmy sobie, ole mi jaka strzeliłem. Robiliśmy nie sobie podnosić. Nie? Ale jest popuszczoną. No ale wiesz, ta ma jakąś taką dziwną zgrabiarkę, więc nie chcę tego pogiąć. Nie wiem, czy właśnie z tymi nowymi tak można też. Piszcie w komentarzach, ludzie, bo się nie znam. Wiem, no z tymi starymi, no to tam wiadomo, bo cały czas się noże obracają. Ale tutaj, jak widzicie, ja nie mam tej ściętej trawy, tak wiecie, przez całą kosiarkę, tylko mam ją zgrabioną na taki jeden pokos. Nie da się chyba. Da się. Da się? Da się. Nie widziałem właśnie. Czekajcie, ja sobie jeszcze tutaj teraz chwilę cofnę, ładnie tu zrobię. Więc zgubiłem wątek. O czym mówisz o vlogach? A więc nagramy sobie takiego vloga jak w tamtym roku, bo dużo ludzi chciało zobaczyć Leona i w ogóle coś, żebym o nim powiedział. Także może, nie wiem, kilka słów, coś się tam doda.
taką mini prezentację i byśmy się z Brączkiem właśnie przeszli na pola, pogadali tak ogólnie o Kubotach, o tym wszystkim, co miało być, co nie wyszło, co się udało, a co się nie udało. Także myślę, żeby spoko jakiś tam taki vlog wyszedł, podobny coś jak tamtym roku. Kurwa, nie widziałem tego. Tak, uwierzcie, mam lampkę na 3 ustawioną. I tak strasznie nam daje, ale chciałem wyrównać, żeby tak z każdej strony u nas było mniej więcej, tak nas dosyć fajnie widać. I co, no dzisiaj to mam nadzieję, że uda się nagrać tego dnia, akurat w piątek mam dla was FIFA. Nie wiem, czy ją właśnie dzisiaj wypuszczę, czy też nie. Bo to kiedy chcesz rzucić? No to bym chciał jak najlepiej dzisiaj już rzucić, wiesz, jak najszybciej. Bo na sobotę mam już od zera. To 2 farmingi, jak na cały tydzień sensu. Nie było nic. To nie wiem, czy dzisiaj czasami nie zrobię tak, że wrzucę to i wrzucę dla was biznes. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś ogląda u Brączka, bo u Brączka się wszystko zaczęło, także naprawdę fajnie nam się grało. I w dodatku na jutro by była FIFA, bo wyszła przezajebiście, jak siedzieliśmy tutaj wszyscy fajnie w trójeczkę. I później jeszcze poleciałoby do was od zera do farmera jutro. A na niedzielę coś miałem, kurczę, tylko nie wiem co. A miałby być vlog, jeżeli uda się go w ogóle tak nagrać. No, także ja dzisiaj w niedzielę wracam do domu, także. No, także Brączek już wraca w niedzielę do domu, no 2 tygodnie zleciało jak z pyty strzelił. Masakra, no jeszcze ten tydzień u Brączka jeszcze był, nie wiem, jakoś tak w miarę się, nie? Nie, właśnie mi się szybciej leci ciało u mnie, no. A ja właśnie mi szybciej leci u mnie, bo przecież no co, my dopiero co przyjechaliśmy, dopiero co był Adam już odjechał. I my to samo, praktycznie nic nie ponagrywaliśmy ani nic, bo codziennie coś nam tam wypada. Także no powiem, że szczerze to moim zdaniem szybciej u mnie leci niż u ciebie, no ale to pewnie dlatego, że ja jestem u siebie w domu, a Brączek był wtedy u siebie. No tak mi się wydaje. Co, my dzisiaj jeszcze do Brączka zaraz po tej akcji też lecimy jakiś chyba jednorazowy, czy to nowa seria będzie jakaś? Nie, ja na razie nowej serii nie zaczynam, bo dopiero zacznę coś pomyśleć właśnie w domu, bo w sumie no od zera jest. Poza tym mam jeszcze tą serię do skończenia na tym Old Stream Maps, to jest druga seria z farminga. No typowa zostaje, tylko na razie Bolek po prostu musi ją tam dokończyć, pokminić jeszcze trochę, żeby tam fajnie się grało nam. No a poza tym farminga chyba więcej na moim kanale już nie ma. Jakaś jedna seria by się przydała, a nie, przepraszam, jeszcze jest seria z Adamem na mapie Pawsona, którą też ostatnio zawiesiliśmy ze względu na to, że Pawson chciał dokończyć mapę w 100%, no i wiecie, jeżeli mielibyśmy tak, w sumie on by nam co chwilę inną mapkę wysyłał i co chwilę od nowa musielibyśmy zrobić save'a, to bez sensu. Więc stwierdziliśmy, że po prostu poczekamy, aż Pawson dokończy tą mapę do końca, zrobimy save'a od nowa i wtedy zaczniemy kontynuować serię, czyli teraz już Pawson nam tą mapkę przesłał, no już 2 tygodnie temu, ale nie było nawet kiedy się za tę serię wziąć, także teraz jak już wrócę do domu, to na pewno zada się, będziemy ją nagrywać. No, także na pewno będzie się działo. No mówię, ja czekam na mapę. Przejdź jeszcze raz do tyłu. Jo, czekam na mapę Nizma, bo prawdopodobnie no dzisiaj z tego co tam słyszałem miała wyjść, także no fajnie, bo by wreszcie jakaś nowa seria wpadła. No i takie większe maszyny, no bo jeszcze jak sami wiecie, no, na od zera nie mam za dużych maszyn, ja nie mam żadnej dużej serii. Chciałem jakiś taki a la PGR, także myślę, że fajnie by to wyglądało. Jakieś ciężaróweczki, wszystko fajnie. Także, no, także będzie spoko. Dawaj, prosto. Wyjdziesz. No nie chcę powolutku tu przyjechać, żeby nie uderzyć. Noży trzeba nie potępić, także trzeba uważać. Ja tu sobie odjadę troszeczkę. O, dobra. Nie będziemy aż tak bardzo się wcinać w miedzę, bo to nie moje resztę pola, to co tu, ja będę później się tam z Andrzejem kłócił. Nie, fajna mapka, naprawdę Arek się postarał, moim zdaniem. I to jak Arek powiedział, to jest taka mapa robiona wieczorem, bo tak nie miał jakiegoś tam wielkiego pomysłu, zaczął sobie ją po prostu robić. Powiem wam szczerze, naprawdę mega mi się podoba. Przejechałem się chwilę po tej mapie, no stinks. Także no mówię, no zapraszam do Arka na serię, tam sobie popatrzycie. Lubelszczyzna chyba, z tego co się nie mylę, ta mapa się nazywa. Na Lubelszczyźnie? Nie wiem właśnie jak to jest. Ja już nie mówcie do mnie o województwa, bo ja nie pamiętam jak to wszystko było. Dobra, pięknie, tu najważniejsze to. Już teraz zgrabiał od razu. Ja już teraz się postaram jakoś się to ładnie zgrabić. Będę chciał zgrabiać 3 pokosów na. Co to za tekstura rzepaku? Fajna. Fajna z 13. Z 13 to są tekstury, no. Chyba, nie? Także naprawdę bardzo fajnie to ludzie wygląda. A wąski wjazd, nie? No i fajnie, powiem ci, no taka typowa polska jeszcze mapa, że tak powiem, no bo pola są małe, nowoczesne gospodarstwo, no to wiadomo, to dotacje unijne i wszystko, ale fajnie zawrócił, prawie że w miejscu, Andrzej. Jak ładowarką. Dobra, odpalamy sobie naszego Kejsiora i lecimy, też naprawdę, ojej nie, to jest nie z tej struny, ja chciał wejść od wajchy.
O, przemknął się, dobra. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ślicznie podoba mi się ten case. Jest przemega zajebisty, jeśli to można tak nazwać. Czekaj. Powinno zamknięty mierzyć. Dobrze, wszystko mi działa w turze. O, dobra, możemy sobie teraz wyjechać. Ty weź podnieś sobie do góry łatwo. Jo, zapomniałem, że to jest. Dobrze, że ty mnie tu masz. Jo, dobrze, bo mi Brączek to wszystko podpowiada. Powiem ci, kurde, fajne zima by tu zrobił. No w ogóle Arek fajnie z tekstury zgarnął. No, jakbym ten kombajn mówił troszkę mieszki, to by można było coś z nima zrobić, ale że on jest taki duży, no to nie, to no. Zabieram. Nie, bo Brączek właśnie tutaj, ja zapraszam do Brączka na też jednorazowy taki odcineczek, który się... Do prawej jedź. O, jebej. Dobra, tam kawałek, no chuj. Dobra, czekaj. Bo będę chciał tutaj belek kiprować, wiesz? Gdzie? Tutaj właśnie. No to wtedy zrób sobie, o, przejdź jeszcze raz wtedy to. A, no jo. Do lewej, wiem. Dobra, tak zrobimy. Miejmy nadzieję, nie wiem kiedy zaczęliśmy nagrywać, czekaj, może tak spojrzę mniej więcej ludziska. 11 minut, kurwa, żebyśmy się wyrobili. No spokojnie, Andrę. Do 12-25 minut najwyżej no będzie odcinek. To będzie więcej. Bo będę, no mówię, nie chcę jakoś mega długiego robić, ale chcę na pewno przetestować tą owijareczkę. Brakuje mi takich polskich właśnie szanokosów. Dobra, jeszcze raz? Nie, już chyba nie. Odwrócę się teraz tylko, nawinę na... Ole, tu będzie kurwa belka za belką, jak ja taki zgrabię dużych. Nie. Nie? Mówisz, że nie? A fajnie. Kurwa, ten tur się tak przekrzywił, dziwnie widzisz? No bo to tak przeciągnął. No jo, on takie luźne są. Prawo, lewo, lewo, prawo. I kurwa napierdają te wszystkie. No strony. Faktycznie. Dobra, czyli żeby objechać dobrze, to musimy dookoła ładnie tu. Ale on wolno cofa. Ale no jo, no przecież no 11 na godzinę, przecież nie będę jechał tyle co do przodu. Jak chcesz wtedy grabić to? Zaraz ci pokażę. O, dobra, git. Wypierdolsił kierownica. O matko, ale i miota nią jak siada. O. Chcę coś takiego zgrabiać, żeby na ten, tutaj po tej lewej stronie, żeby nagrabić to na jeden, a z powrotem? Tak, no, i z powrotem jeszcze tak. Tędy, tamtą stronę. No tak, na razie to muszę dookoła obgrabić, nie? Dwa razy dookoła, bo chcę wygrabić to wszystko najpierw dookoła i później będę sobie z prawej i z lewej narzucał na ten środkowy. Myślę, że to będzie całkiem spoko akcja. I co? No mówię, no jeżeli chodzi o nowe serie, to prawdopodobnie powróci od Nizma. No też na pewno następnym tygodniu na kanał wpadną te gry jak Wreckfest, Spin Tires, których brakuje. Brakuje też Rocketa, strasznie bym sobie pograł. Mam dużą chęć pogrania właśnie w Rocket League'a. No i sporo gier, Stranded Deep'a też mam chęć grać, ale no mówię, tutaj chcemy z Brączkiem... Ja bym zagrałbym sobie 60. No tak, ty miałeś dzisiaj nagrywać. Ale nie, no ja wolę farminga. No ja farminga nagrywam. 60 sekund to sobie na spokojnie nagramy już w domu. Mówię, no każdy już w domu, jak będzie, to wtedy jakieś te poboczne gry będziemy sobie nagrywać. Głównie to chcemy, żeby ten farming się u nas tutaj pojawiał. Fajnie to wygląda. Zajebiście. Mogę już dojechać do... O, właśnie. No takie coś chcę zgrabić. Tutaj w sumie nie musisz. O. Dobra. Andre. Też praktycznie mało co z chłopakami się słyszeliśmy na TS-ie, także pozdrawiamy wszystkich z TS-a, bo praktycznie od live'a to nie było nawet kiedy wejść nawet chwilę i pogadać, bo Adaś tak samo, no mówię, kurde, dopiero Adaś co był i Adaś już musiał odjechać, lipa totalna. Nie, no ale cieszę się, że Adasiowi udało się wziąć wolne w pracy i przyjechać na te, no mówię, na te 2-3 dni, bo mówię, no często się nie mamy kiedy tak spotykać, Adaś mi obiecał, że teraz będzie częściej właśnie, chociaż na same weekendy wpadał, no drogę ma dobrą, mówię, gdyby nie ten karambol wczoraj, to też by wszystko inaczej wyglądało, Adaś też troszkę był wkurzony, ponieważ no wiecie jak to jest, po nocy wyjechał. Już praktycznie no, tutaj wyjechał do nas, jeszcze jak było widno, ale jak tam jechał już tamte tereny, gdzie to wszystko się wydarzyło, no to niestety objazdy i to wszystko, jak Adaś tamtędy nie jeździ, no to wiecie, też by mi ciężko było taką drogę sobie przejechać. Dobra. Dobrze, czy to idzie, Adre? Fajnie wychodzi. Myślę, że to będzie odcinek 35 minut. Nie, pierdziele, jak nie, no to nie wiem, coś wymyślimy. Najwyżej się w przyspieszonym tempie da. Nie, no, żartuję. Albo nie wiesz co, nie będę wszystkiego grabił? Tylko spasuję to, ale nie. Czekaj, mieliśmy sprawdzić, jest 28 po Andrze. Jest 15 minut, czyli 35-40 po. Bym musiał kończyć, tak? Jeśli bym chciał 25 minut. No. To 45 po, dobra, damy radę. Mam nadzieję, że się. Oj, czekajcie. Bo już teraz jest tu zrzucony, jo. To czyli teraz musi już jeździć raz przy razie. Jo? Znaczy tak. W tą. I z powrotem. No, czyli raz przy razie. Z powrotem. Raz przy razie. Chyba, że chcesz trochę szersze te wałki, no to może się jeździć takie. Nie, znaczy... nie. Raz przy razie będę jeździł. Czyli w tą i z powrotem zawijam w drugą, nie? No. To teraz pójdzie nam. 5 minut ludzie i mamy tu ogarnięte.
Tutaj w ogóle poprzecinaka nie, nie robię, nie, nie, nie. Bo to po co, to bez sensu. Ale takie fajne, tak powiem ci... Dużo tych wałków będzie, no. Jakbyś tak jeździł. No, czekaj, ja to bym chciał złapać trzy, nie? Ale czy o, mi się uda? Dobra, dobra, jedź. No bo mi o to chodziło, o. Także no, tak, no nie będzie aż tak tragicznie. Myślę, że całkiem fajny pomysł dzisiaj mi wyszedł. Ciekawe, właśnie. Ciekawe, jak ta obijarka będzie. No tak chwilę ją, wiecie, wolałem sobie wszystko przetestować, czy mi ta kosiarka chodzi, czy tutaj można prasować owinięte, nie ten, nieprzegrabione, wiecie, chciałem wszystko posprawdzać i powiem wam, wszystko chodziło nawet w miarkę, także no, miejmy nadzieję, że i na odcinku wszystko wypali. Jestem ciekawy, bo to w sumie taka jedna z pierwszych obijarek, nie? No, jeśli chodzi o taką zwykłą, małą, nie na kołach i wszystko, to jest jedna z pierwszych i powiem wam szczerze, jak patrzę, to... No, jest lepiej zrobiona niż niejedne do 15 owijarki. W ogóle dzisiaj masakra. Wstałem, no mówię, o tej 8 do godziny 9.30, czyli półtorej godziny, kurna, szukałem kilku modyfikacji. Jakaś totalna, nie ma ciągników takich średnich. Wiesz co, ja tu sobie zagrabię to jeszcze. Czemu? Tu tak, wiesz, bo tu jest, patrz, taki mijaczek. O! Aha, i tak mi nie wyszło tak jak dobra, chciałem, ale, to. Ale dobra, mniejsza z tym. Podnieś sobie ją. I powiem wam, że to jest jakaś, to jest niby, nie wiem, 100 coś stron na jakiejś tam stronie, gdzie zawsze, no tak szukam mniej więcej modów. Nie, najpierw to chcę, wiesz, wygrabić, żeby znowu nie robić mijaka takiego. Aha. I teraz się cofnę. Trochę mi się przypomina, jak kubotami zgrabiałem. Bardzo podobny zestaw, jakby nie było. Fakt, że... Zrobiłeś, a ty nie obijałeś? Nie, jak przecież przygotowania były, to tego, te pierwsze dwie czy trzy łąki jakieś tam, jak robiliśmy dla... Co vlog był? To przecież zgrabianie było wtedy też. Było cięcie? No to ja nie ciąłem. Co, jak ci szło zgrabianie? Fajnie. No fakt, że no mówię, kubota była przezajebiście skrętna, nie? Ale mieli też taką, nie? Mówię, tylko, zgrabiarkę. Że... No, zgrabiarkę, no i tak zwaną jedynkę. No. Także powiem wam, że mega zajebiście się ten zgrabiało, bo praktycznie z rządka, jak wyjechałem, to w miejscu ta kubota potrafiła tak zawrócić, że zawróciła pięknie w miejscu, nie? Także no mówię, mega, mega fajnie to wyglądało. A gdzie ty masz prasę? O kurwa, została na tym. Nie przyprowadziłem, no. To sobie zrobimy krótkie cięcie i przyprowadzimy ją. To nie masz po ją skoczyć raz, gdzie jest sklep? No tutaj za gospodarstwem. No to z tyłu stoi, ja w jakim sklepie? Ja przecież ja tu za gospodarstwem postawiłem, jak pijany Heniek pożyczał ostatnio i nie przyprowadził, ja zapomniałem jej tu podwieźć, także... No nie, żaden sklep. Żaden. To jest dużo później, nie? Nie jest dużo. Później wam najwyżej pokażę z góry, jak ta mapka wygląda. I mówię, bardzo fajnie się zgrabiało i podobny to jest zestaw. Fakt, że tam było chyba 60 czy 70 konna kubota wtedy. Ale jest dobrze. Dobra, mam nadzieję, że prasowanie też pójdzie mi dosyć szybko, bo to 20 na godzinę. Czeka na drugim komputerze, podjadę sobie. O kurde, ty to jesteś konkretny. Przydałby się drugi komputer, jakby nie, ale to... O Jezus, ta droga, widziałeś tę drogę? Tak. W powietrzu. No, także, ale tutaj masz do poprawienia. Wcześniej nie zauważyłem, patrz, jak jeździłem normalnie, jakoś nie zauważyłem o, tego. Jak wysiądziesz, to od razu otwórz bramę tam z tyłu. Jo. Dobra, my sobie tu możemy cofnąć. Jak był na tym twoim gospodarstwie? No mówię, to jest jednorazowy odcinek, ale jakby tu nawalił maszyn, fajnie by to naprawdę wyglądało. Dobra, idźmy sobie otworzyć brameczkę teraz ładnie. A co za ogrodzenie? Betoniarka ogrodzona, żeby nie ukradli? Jo, to ten, od Mirka pożyczone wszystko. Otwórz. No, Andrze, czemu nie otwierasz? A, trzeba być, serio? Pokazało mi już tą ikonkę, nie? A jednak nie. Nie było. Musisz teraz tego, kszarkę coś odczepić. Uważaj, bo przypierdoli w ogóle. Nie, popuści ją i dopiero wtedy sobie ją odczepimy. Ja zapomniałem, kurde, o prasie. Dobra, prasę już mamy. Udało się ją z Jumy wyciągnąć. Okazało się, że Heniek jeszcze nie przywiózł, musieliśmy po nią jechać. Ale mówię, żeby nie było tak, to nie przedłużać tego odcinka. A co to jest odpierdoszone? No to jest właśnie od tego, nie? Tak rozwaliło mi się krzesło. Jeba. Pokażę wam na prezentacji pokoju. Kurwa, naprawdę masakracja. Ole, fajnie to wygląda. Ta gąbka zeszła. Piękna jest ta prasa. Jest... W ogóle zestaw jest konkretny. Mega zajebista jest ta prasa. Ten pusz, to wszystko w ogóle. No jedna teraz chyba z najlepszych pras, ponieważ wszystkie inne jak prasy, jak pewnie się domyślacie, były robione na podstawie jednej czy dwóch pras, tylko tekstury były zmieniane. A tak to wszystko to było to samo. I powiem wam, że no mega fajnie to teraz wygląda. Ojej, tu będzie pokos, tu będzie pokos. Co? Stuwa, ty poczekaj. Aha, nie mam kurda podpisanej go. Tego nie masz? Dobra, będę sobie na bieda. Y. No jakoś wiesz co, nie ten.
nie prasowałem jeszcze, bo wiesz, miałem ustawioną tą kierownicę, bo ja sobie skopiowałem ustawienie przycisków z 15, nie? Ten input, coś tam, ten folder cały. No. I, a tam wiesz, prasowanie przecież, wypuszczanie belki było na O. A no jo. No i ja tego nie przestawiłem, bo no szczerze to ja nie prasowałem jeszcze w 17. No bo kiedy? Nie no, na pewno prasowałeś. No co? Przecież na od zera do farmera nie, a na wszystkich tych innych seriach, tak, od Bizona do Lexiona jeszcze nie było żadnego prasowania, bo nie było nawet kiedy. No a na tej serii z Adamem prasowaliście. A, no tak, faktycznie. No, były żniwa i prasowanie. Kurde, ciekawe czy ja ten. No, mówię, kurwa, co ty mnie tu wpało narobić. No to ciekawe czy miałem podłączone. A ja nie, a ja prasowałem, a nie zbierałem tylko, nie wiem, gdzie pamiętam. Nie, gdzie. Prasowałeś też, na pewno. Ło! Na pewno pracowałem, na, nie wiem czy na swoim odcinku, ja na pewno na Adama odcinku, a wtedy pewnie grałeś na klawiaturze u Adama. No na pewno, jeżeli tak to, o kurde. Tutaj jedynie jaki jest ból, ogólnie jak się patrzy z przodu w tym rzędzie, jest okej wszystko. Ale jak się odwracamy, to tak jakby kurwa było za nisko. Wiem, że w 15, nie wiem czy kojarzysz, był te, no ty nie grałeś z nami na czeskiej. Mieliśmy tego John Deere'a tą na gąsienicach, nie tego starego. Powiem ci, miał coś takiego fajnego, zajebistego, że też miał tak, wiesz, z przodu wszystko fajnie wygląda, ale z tyłu niestety miał tak krzesło wysoko. I on podczas obracania się, podwyższał się. Kamera się podwyższała, nie wiem czy inne takie ciągniki, czy też to miało. Ale powiem ci, zajebiście to wygląda, jak się tak powoli obracałeś, a on tak do góry się wychylał. No naprawdę mega realnie, jakby nie było. Czekajcie, bo tu widzę takiego jeszcze fajnego mijaka. O, nie uderzyłem. Tak już przypierdolisz. O, tu jeszcze wyzbieram te takie niepotrzebne zawijasy. Dobra, podniesiemy sobie rotor. Tak, to jest ten rotor? Podbierak. Ale że jest z rotorem, dlatego mi się pomyliło. A rotor to nie jest problem? Rotor to jest to, co nie, ci, no, wiesz, właśnie. Żeby równomiernie rozprowadzić słomę, żeby tam, wiesz, żeby belka była miała, dokładnie. Równiuteńka, nie? No, twoje laczki. Moje laczki, dobra, zaraz będziemy się kończyć. Ty szybko teraz poszło. Najgorzej jeszcze owijanie. No jeszcze owijanie, no tak, ale mówię. Teraz ja od owijania potrzebujesz dwa ciągniki. No jakie i no przecież od case'a odczepiam, specjalnie matura. W case. No ja, przecież. A czy John Deere zostaje postawiony? Fajnie, mam. No taki beleczek jest tu troszeczkę. Z 5-6 będzie? No 5. Tak, raz, dwa, trzy. Także spoko. Mi się podoba, fajnie wyszło. Kurde, do miniaturki będzie ciężko. Masakra. Szkoda, że nie zapisałem wcześniej, wiesz? No dobra, zrobisz jeszcze raz tą podłączkę. O, dobra. 4 belki. Myślę, że kurde, spoko, bo... Dobra, włączamy pikanie. Wiesz co, zostawię sobie go tu. Nie będę zjeżdżał po co. Jo. Będzie ładnie wyglądało. Dobra, wysiadamy. Czekajcie, ja sobie przesiądę. O, był. Dobra. Czwóreczka, V jak VN. A ładny środek. Ale ładny środek jest. To jest jakieś po aktualizacji chyba ten nowszy tak. O, i tu mi się podoba w kabinie. No powiem wam, że coraz bardziej jestem za jakąś serią, kurde, no bo na pewno na typowe jak będziemy teraz wymieniać, to ja wymieniam maszynę. To jest w 100% prawdopodobnie zostanie tylko Zetor, bo na nim mało pogrem, a jest naprawdę fajny. Czekaj, jak to jest? Jeżeli ja rozłożę sobie ją. Folia jest od strony. Zostaw tej. Sobie, czyli zostaw sobie z tej strony miejsce. Wiem. Na wyrzucanie. Wiem, ja sobie tu tak to zrobię. O. No ty chcesz pod ścianę tam wyrzucać. O, znaczy zależy jak mi się wyrzuci, bo wiesz co sprawdzić, czy to będzie wszystko w ogóle działać. O, dobra, pięknie. To możemy sobie wzgasić. Dobra. Na kierunek. Nie wiem czy kierunka nie włączyłem, wiesz? O, wy odczepią czy nie. A no jo. Faktycznie, dobrze. Dobrze, że porączka dzisiaj mamy. Bym sobie tak to z nią niepotrzebnie tutaj jeździł. Ale zajebisty case'ior jest. Case'ik jest, no mówię, te case'y, które powychodziły naprawdę mega fajnie wyglądają, tam wyszła 110 chyba, 130, 80. Naprawdę szłoby fajną serię zrobić z case'ów. Czekajcie, ja sobie tutaj przejadę. A, kurwa, ja tak turem spróbuję sterować, mi się kamera steruje. Myślę, że tak będzie spoko ustawienie. Czekajcie, tak jest otwieranie. O, ale będzie się grało. Kurde, zawsze chciałem mieć takiego pada do tego. Ty, ale przecież ty masz wkładać to normalnie. Czemu od góry łapiesz? Jak normalnie? A, no tak, i wkładasz tam. No jo, czekaj. Muszę sobie jednak sprawdzić na... O, stój, Andrzej. John Deere na kierunku stoi. A to wiesz, to dobrze. Dobra, okej.
Ciężko. Nie, ale śmiało, śmiało możesz to łapać od przodu. Jo. I wstawiać to. Ale ładna akcja. No w 15 chyba to tak fajnie realnie nie wyglądało jak tutaj. Dobra, czekaj. W 15 miałeś chyba owijarkę, która sama nabierała. Jo, żeś, jaki był duży problem, żeśmy owijarkę znaleźli. Gdzie, no mówię, to już było... 15 była hen długo. O. Git. Pięknie. Dobra, idziemy sprawdzać, jak to wygląda. Nie musimy dużo owinąć, chociaż to jest jedną z dwie belki. Dobra, kierunek możemy wyłączyć w John Deere'ku. Ty, ta folia się nie buguje nawet. Nie. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Nie, naprawdę, fałę się moim zdaniem ta kopaczka jego, ta jego owijarka, no idealnie pasuje do oryginalnych modów. No tutaj no nie ma co, ale powinna znajdować się w takich oryginalnych modyfikacjach. No tekstury, wszystko jest nie mega piękne. To weź czekaj. Najpierw wypierdol się i dopiero później zmienię stronę. Pamiętasz, wtedy ona się przyblokowała. No dobra, sprawdźmy to, czy od razu tak zrobi. Moim zdaniem powinna od razu polecieć, czekaj. On. A nie, nie, to jednak coś, co... o. Patrzcie. Zajebiście. Dlatego no wiadomo, to nigdy nie będzie tak jak realnie, bo się nie da, tak? Ale czekaj, ja sobie teraz odpalę jejenia. Do przodu podejść tylko. Czekaj. Muszę tutaj, żeby nie podrzeć. Do tyłu, no nie, do przodu lepiej. O, dobra. Tu bierzemy na równo. Zajebiście. Naprawdę, mówię, no Fałę się stara, także zapraszam was do Fałena, no jeszcze jak wyjdzie ten jego krukowiak, tak dobrze mówię? No, krukowiak, jak jeszcze wyjdzie jego, to, co to jest? No to jest do zbierania tych ziemniaków wykopanych. No, tak. No to już w ogóle takie akcje będą się u nas odpierdalszały, że to jest głowa mała. Także mówię, zapraszam na jego fanpage, bo zmotywujecie go tym na pewno. Co, i mam teraz tak inaczej tą belkę wziąć? No weź, tak no zobacz, czy da się. Czekaj. To jest fajne, że mogę trzy rzeczy naraz robić, nie? Podczas takiego tego. Chyba za bardzo na tym wziąłem. No otwórz jeszcze bardziej. Dobra, jest okej. Kurwa, przy tej kierownicy to takie skupienie musi być. Dobra, zamykaj. Musi być. Ale czekaj, no... od siebie daj. A dobra, jak chcesz. Tak, o to ci chodziło? Nie, dobra. Nie, nie, ale chuj, jest dobrze. Dobra, wozimy. I tą belkę sobie zawieziemy. Ale skrzypią mi te pedały. Brączek jeszcze bardziej skupiony niż ja. O, fajne. Co no bo kurwa? Była włączona cały czas, rozumiesz? B. I przyjęło belkę. Fajnie, bo nie muszę se wchodzić teraz. No. Tylko dowozić belki. Ale ona nie wypierdolszy. No ale to podjadę i ten, wypierdolszę wtedy. Ile mamy ludzie czasu? Do 45 pomogłem robić, żeby było 30 minut. O Jezu, już jest 30 minut. Dobra, ja sobie to zostawię na miniaturkę w takim bądź razie. Także co, ja wam, no co, mogę podziękować tylko bardzo serdecznie za uwagę. Zaprosić do opisu, do VN-a, do pobierania, testowania, grania, robienia zdjęć. Także możecie się pochwalić na Facebooku, jak wstawię posta. Właśnie tutaj z miniaturką możecie wstawiać, jak u was wyglądają sianokosy. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do Brączka, zapraszam do chłopaków. I na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Ale mega.